Witam wszystkich serdecznie na kanale MadMax, ja oczywiście jestem Max, witam was serdecznie moi widzowie. Zapraszam was na kolejny unboxing, unboxingi, ale to będzie tak naprawdę dwa w jednym. Pierwszy to będzie, słuchajcie, gra wyjątkowa, dla mnie dość symboliczna, a więc StarCraft 2 w takim pakiecie nazwany Battle Chest oraz Diablo 3 też w pakiecie Battle Chest. To są takie pakiety, słuchajcie, które zawierają wszystkie dodatki, jakie wyszły do tej pory. Oczywiście tutaj, że chodzi o Diablo 3, absolutnie pomijając tą najnowszą aktualizację z Nekromantą. Słuchajcie, chciałbym zrobić, mam taki zamiar zrobić całą serię ze StarCrafta oraz Diablo 3. I mam nadzieję, że po tym filmiku, jak obejrzycie po kilku dniach, już ta seria, słuchajcie, się rozpocznie. Seria bardzo fajna, bardzo wyjątkowa. Ja w ogóle moją historię z grami zacząłem właśnie od tych gier, od StarCrafta pierwszego i od Diablo jedynki. To było ładnych parę lat temu, a więc tutaj już nie ma nawet o czym tutaj za bardzo wspominać. To były końcówka lat 90., jak dobrze pamiętam. Słuchajcie, zanim przejdziemy do samego unboxingu, najpierw chciałbym wam pokazać, za ile kupiłem, gdzie kupiłem. Stroną, na której ogólnie robię zakupy, to jest, strona nazywa się elektro.pl i to jest właśnie ta oto stronka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o grę Diablo 3, ja zakupiłem ją za 99,99 groszy. Tam z przesyłką i tak dalej, to wyszło razem 109 zł i 89 groszy. Natomiast jeżeli chodzi o StarCrafta, zakupiłem cały pakiet za 134 zł i 48 groszy. Na pewno jest to dość duża okazja. Nie oszukujmy się, pakiety poszczególne, odrębne wniosą zdecydowanie więcej. Tak jeszcze poszukałem specjalnie dla was, ile to mniej więcej kosztuje w innych sklepach, na innych stronach internetowych. Znalazłem najtańszą opcję za 129 zł i 99 groszy. A więc tak naprawdę o ile? 130, no prawie o 6 zł, czy tam o 5 zł, słuchajcie, taniej. Natomiast jeżeli chodzi o Diablo 3, znalazłem na Ceneo oczywiście najtańszą ofertę za 109 złotych właśnie w elektro.pl. Patrząc nawet, jeżeli nawet ktoś by chciał sobie kupić StarCrafta pojedyncze pakiety, zupełnie odrębne, osobno, też znalazłem, słuchajcie, Wings of Liberty kosztuje 59,90 groszy, Heart of the Swarm kosztuje 69,90 złotych, no i Legacy of the Void 109 zł. Wszystko to, słuchajcie, wyniosłoby zdecydowanie powyżej 200 zł. Co wskazuje na to, że taki ogólnie pakiety właśnie, jakie są teraz dostępne, jeżeli chodzi o StarCraft, za 134,48 groszy, naprawdę jest to oferta bardzo, bardzo fajna. No i tyle, jeżeli chodzi o tytuł wstępu. Mam nadzieję, że sam unboxing wam się spodoba. Zrobiłem go zupełnie w inny sposób niż zawsze robię, jeżeli chodzi o gry. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Zapraszam was serdecznie do komentowania, lajkowania. Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej zabawy, jeśli chodzi o StarCrafta II, czy też o Diablo 3. Piszcie właśnie komentarze pod tym filmikiem i całkiem możliwe, że spotkamy się gdzieś tam na placu boju wspólnie razem. No i tyle. Zapraszam was na unboxing gier StarCraft 2 i Diablo 3. Zapraszam serdecznie. No i witam wszystkich serdecznie, słuchajcie, w unboxingu. Tak, z tytułem wstępu muszę wam powiedzieć, że niektóre kawałki na YouTube, jakie YouTube sam udostępnia, są naprawdę przegenialne. I teraz tu właśnie macie okazję posłuchać.
Słuchajcie, my zaczniemy może od StarCrafta. StarCrafta 2. Z dwoma, z trzema dodatkami. A więc mamy misje fabularne Terranów, Zerków i Protosów. A więc zaraz zobaczymy, co w ogóle dostajemy w tym pakiecie. Jaki zakupiliśmy oczywiście w pakiecie pudełkowym. Jak wiecie doskonale, ja po prostu uwielbiam pudełka. Uwielbiam pudełka, uwielbiam patrzeć, co się w nich ciekawego, słuchajcie, znajduje. Dobra, słuchajcie, taki nowy sposób pokazywania unboxingów, nowy sposób pokazywania gier. Lubię kombinować, testować pewne jakieś moje tam, nie wiem, pomysły. Zobaczymy, jak to wam się spodoba. Znaczy tak, to jest właśnie pudełko od StarCrafta drugiego. Informacja jest, zawiera trzy pełne gry. Znakomite gry fabularne. Pudełko naprawdę jest bardzo ładnie wykonane. Jest zajebiste w dotyku, zajebiście pachnie. Wiem, że na tym punkcie mam hopla, no ale tak mam, słuchajcie. No, lubię, jak już wydaję pieniądze, to lubię po prostu to dotknąć, czuć, zobaczyć, otworzyć. Tak to ze mną, słuchajcie, jest. Tam w oddali oczywiście mój komputer, który już niebawem będzie miał delikatną zmianę. Słuchajcie, jak otworzymy sobie pudełko, pokazuje nam się coś takiego, taka mini książeczka dwuokładkowa, kolorowa, bardzo ładna. To też jakoby jest mam nadzieję, że podziękowaniem dla graczy, którzy kupują właśnie ten pakiet StarCraft 2 Battle Chess. Słuchajcie, w środku dostajemy pełno darmowych kodów do gier, oczywiście ze stajni Blizzarda. Darmowy bohater Jaina z gry Heroes of the Storm. Darmowe karty, ale to chyba z gry, tak jest, Hearthstone, dobra. No i wersja próbna dla chętnych World of Warcraft. Sakraj za darmo. Tak jest, słuchajcie. To wszystko dostajemy właśnie w pakiecie z grą StarCraft 2 Battle Chess. Sami powiecie, że aż przyjemniej taką grę się otwiera, kupuje, patrzy, jak coś dostajemy więcej niż tylko same płyty. Ale płyty też są, jest ich dwie. Myślałem, że będzie zdecydowanie więcej, choć prawda jest taka, że przy samej instalacji tejże gry, tych dwóch płyt, mamy też sporo aktualizacji, jeżeli chodzi o Blizzarda. Tam oczywiście musimy najpierw otworzyć swoje konto, założyć w Battle.net i przez konto Battle.net będzie uruchomiona aktualizacja. Tak wygląda, słuchajcie, cały pakiet StarCrafta II. Teraz przechodzimy do Diablo 3. W tym pakiecie dostajemy Diablo 3, jak i ten pierwszy dodatek Reaper of Souls. Oczywiście jest też drugi dodatek Necromanta, którego w tym pakiecie niestety nie ma. Ale to tutaj tylko czas pozwoli, że sobie po prostu kupię tego Necromantę. Pudełko, słuchajcie, tak naprawdę niczym się nie różni, jeżeli chodzi o sposób wykonania. Jest praktycznie to samo, tylko że wiadomo, barwa inna, tytuł inny, opisy inne. Natomiast sama gra, pudełko składa się dokładnie z tego samego papieru, jakim jest StarCraft 2, a uwierzcie mi, że wykonanie jest po prostu zajebiste. I tych pieniędzy absolutnie nie szkoda wydać.
też wszystko kwestia, słuchajcie, zależy od tego, kto co lubi, tak? Inni lubią pudełka, inni lubią gry ściągać elektronicznie. No ja wolę zdecydowanie pudełka. Tak, to wygląda środek pudełka gry Diablo 3. Sami powiedzcie, dajcie mi przykład gry, w której w tym roku była jakaś wielka premiera, która gdzie zawartość wyglądało porównywalnie z tą grą. No nie ma, po prostu nie ma. A szkoda. Bardzo szkoda. Zajebista gra, zajebista. Też ta gra składa się, słuchajcie, z dwóch płyt i różnego rodzaju dodatków, praktycznie takich samych, jakie były w StarCraftie II. Wersja próbna, World of Warcraft, słuchajcie, darmowe karty w Hearthstone oraz darmowy bohaterka, Jaina, nie, to chyba jest ona, w grze Heroes of the Storm. A więc tych parę kodów, słuchajcie, dostajemy. Ja niestety w te gry nie gram, a więc mam nadzieję, że niebawem je porozdaję moim wiernym słuchaczom i widzom. Będziecie sobie mogli wypróbować, sprawdzić całkowicie za darmo, jeśli oczywiście taką ochotę mieć będziecie. Tak się prezentuje, słuchajcie, cała zawartość Diablo 3 Battle Chess. Battle Chess. Zwał jak zwał. Każdy wie, o co chodzi. Naprawdę wszystkim serdecznie, zachęcam wszystkich serdecznie do zakupu tego pakietu, jeśli oczywiście jeszcze nie macie Diablo 3. Dajcie znać, jak filmik się wam podobał, czy sposób prezentacji, unboxingu wam się podoba, czy też nie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I co? I to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia na moim kanale.